Jaho, witam wszystkich i Sayuki z tej strony, gramy dalej w House Reapera 2. Postanowiłam, że zrobimy sobie ten odcinek troszkę krótszy i może następne też, żeby YouTube może nam je troszeczkę szybciej przerobił. Mam nadzieję, że się uda. O, Grzybor! Możemy go podnieść i przenieść. O, ja. No w sumie, jak większość roślin. No, Garden Flipper. Dobra. Nie marnujmy czasu, idziemy na zadanie. Idziemy na plażę czy tutaj? Po bojowisku po imprezie. Love Russo Gigimail. Jeszcze raz. Gigmail w sensie. Czytam Gigi, jakby się ktoś śmiał, ale to jest Gigi jak od zadania. Hej, dorabiam wynajmując garaż początkującym zespołom. Zazwyczaj to nic wielkiego, ale w ostatni weekend w moim garażu grali The Meowing Stones. Ogarniasz to? Mega się zajawiłam. Od zawsze chciałam prowadzić klub muzyczny i jeszcze nigdy nie byłam tak blisko spełnienia marzeń. Przy okazji zdałam sobie sprawę, że nie czekam na związane z tym wszystkim sprzątanie. No tak. Impreza po koncercie tak się rozkręciła, że mój salon jest teraz w pożałowania godnym stanie, ale że frontman zespołu zaoferował pokrycie wszystkich kosztów, to jest idealny moment na zmianę wystroju na bardziej nowoczesny. O, jak ich wykorzystuje! Nie mogę się doczekać, aż zobaczę mój nowy i czysty salon. Love Russo. PS. Współlokatorka powiedziała, że spakowała część delikatnych rzeczy, żeby nikt ich nie potłukł. Możesz je ładnie poustawiać? Dzięki. Możemy. Pewnie, że możemy. No dobra. Meowing Stonesi. No ja się spodziewam tutaj zdecydowanie jakiś kitty. O, sprzedajemy te plakaty? Ha. Ale to rzeczywiście była gruba impreza. Ja dziękuję. Miauing, miauing. Miauing. A tu na zewnątrz są jeszcze rzeczy. Tylko czy one się liczą? Ale światła fajnie mieli na krzesłach poustawiane. No tak. Czasem trzeba. Skąd się ta farba wzięła wszędzie na podłodze rozsypana? Pozbieramy śmieci. Plakaty. Ojej, ja też bym chciała taki plakat w domu. Takiego Meowing Stonesa z Miką. W miejscu. Pota. Wciąż nie mamy tego rzutu z 10 metrów, ale będziemy próbować. Będziemy próbować. Ktoś zostawił telefon. Mieli fajnego backdropa tutaj. Jeszcze światełko. I posprzątać. Tutaj też jest coś utentegowane. Aha, że tutaj. O, przydałby się perk do sprzątania, do szybszego klik, klik, klik. Dlaczego farba? Skąd farba? Kto rzucał farbą? Nie bywam za bardzo na koncertach, nie znam się. Ale może wy mi wyjaśnicie, w czym rzecz? Dlaczego farba? Ale kapciochów. Ile kolorów w ogóle? O, goła stopa, naga stopa! Żeby się nie okazało, że ten miauing to jest jakiś gość przebrany za kota. O kurczę by było. Szur, szur, szur. Jest duża szansa, że nie doczyszczę wszystkich plam za pierwszym razem i będzie trzeba sprawdzać naszym specjalnym okiem, gdzie jeszcze zostały. Po schodach. Nawet na klamce! Nie wierzę.
Śmieci. Podoba mi się ta zmiana ze szmatki na ścierkę. Dobra, gdzieś mam niedoczyszczony. O! Nie, jest tu, jest. O! O! Bieganie i trzymanie przedmiotu w rękach nie będzie już dla ciebie problemem, tylko patrz pod nogi. Albo podświetlenie w zmyśle flipera będzie trwało dłużej. To mi się podoba bardziej. Do sprzątania nam już niewiele zostało. To jest ta para, da nie śmieć. Dobra. Tutaj niewidoczna stopa została. Tutaj? Tutaj nie. Ło, aż jestem w szoku. Pójdziemy frontem, uwaga. O. Hi, love here. So, tell me how you're doing. Everything's fine and dandy. I gotta tell you, I'm still a bit tired after the concert. We had such a blast. But you can probably tell that by the look of the house. No wygląda jakby kto kogoś tu zabili i uciekli. Sporo do zrobienia, jak w ogóle do tego doszło. Żałuję, że nie byłam na koncercie. O. I do too. If I knew you earlier, I would totally invite you. I mean, it was like an open entry anyways. But I would, like, bug you until you'd say you're definitely coming. And the concert was amazing. I gotta tell you, I thought they were kidding by saying a cat plays the keyboard. But nope, seen it with my own eyes. And I'll tell you a secret. That little kitty should practice from time to time. I think it hit like 3 notes during the whole thing. But the show it gave, the most adorable thing I've ever seen. Oh, I almost forgot. I'm not calling just to give you a recap of the concert of the year. No, no. I'm calling because my roommate asked me to tell you she wants to have nothing done in her room. It's the one on the right when you go upstairs. But let me tell you something. If there's gonna be another concert in my garage, you're the first person who's gonna know. Or maybe the second. Like, I have to tell Kate first. She lives with me, after all. Anyways, I gotta go. I'm at work, too. Ooh, and I think my manager is waving at me. So it was very nice to chit-chat. We should definitely hang out sometime. See you around. Bye. Chciałabym zauważyć, że prawie się nie odezwałam słowem w tej rozmowie a propos chit-chatu. No ale dobra, jak obieca, że nas zaprosi następnym razem, jestem za. Szur. Czyli jednego pokoju mamy nie dotykać. O nie, wszędzie są poodbijane rzeczy. Czemu farby? Dlaczego farby? Nie rozumiem. O. Zastanawiam się, czy mogę sobie zmienić sterowanie na pryskanie, bo trzymam palec cały czas na S przyzwyczajenia ze wszystkich gier zamiast na R. Ale na baj zlowili, no. Pozbieramy trochę śmieci, żeby było prościej. A tu jest do rozpakowania. Dzięki. Piłki były pewnie do sprzedania. No jestem w szoku, że nie ma tu nigdzie rozrzuconego papieru toaletowego, rozwiniętego. O, zostawili nam coś do jedzenia. Jak miło z ich strony. Okej, na górę wyjdziemy za chwilkę. Cium. Patom. Dobra, może poustawiamy kilka rzeczy, które zostały przewrócone, typu ta lampa na przykład. Która pojęcia nie mam, gdzie oryginalnie mogła stać. Mogła stać tutaj, tylko pilot mógł być gdzieś indziej, ale lampa przy samym telewizorze? Chyba by mnie trochę raziła. Gdzie ta twoja lampa stała? Poza tym i tak tu będzie do sprzedania parę rzeczy, to w sumie... No właśnie, tak myślałam. Ale to fajnie. Będziemy mieć wreszcie trochę renowacji. I no, i lampa też.
Coś tu jest jeszcze do... A może ten plakat się liczy jeszcze na to piętro? Nie. Lampa? Nie. A, znajdziemy później. Odkurzacz może. A, ten ludzie zsypywali chipsów, ojojku. A, pilot może, ten co tam leży na podłodze. Tak jest. To sprzątajmy tu do końca. Jeszcze ten fragment na podłodze tutaj. O. Yeah, tak jest. Większa powierzchnia. Albo szybciej zmywać. Kurczę, nie wiem, większą powierzchnię. Czemu na ścianie są łapki odbite w ten sposób? Ciekawe. O, stopa tu jeszcze jedna się ostała. A, bo tu jest jeszcze wejście od boku. O, kurczę! No tutaj to zaszło coś poważnego. Piatka popsuł... Ktoś się tu mył! Ktoś z tych farb, no dobra. Rozumiem. Łapki na umywalce, o nie. Popsuli kwiatka. O, i tyle tutaj. Pięknie. Trochę ciemno. Bez światła chyba w łazience. To nie potrzebujemy. Ładne pstryczki tak w ogóle. Harbus. Ojej. Dobra. Kudło sobie przestawimy na razie tu i pokaż, co tu mamy do kupienia. Sofę. Telewizor. Pytanie, czy ja chcę sofę tu, gdzie była? Czy ja bym wolała na przykład z tej strony, a telewizor tam w środku? Bo ona chce stoliczki. Półka pewnie pod telewizor. O nie, to jest szafka pod telewizor. Ja bym chyba chciała... O, podoba mi się ten kolor. Kupimy domyślne dzisiaj. Chociaż czekaj, ona ma... Jasne z ciemnym. Ale tutaj ma też inny kolor drewna. Nie, dobra. Ten mi się podoba. Zacznijmy od tego. Zobaczymy, czy zrobienie telewizora w tym miejscu będzie fajnym pomysłem. Baza, detale... A, na ściany się go przyczepia. To chyba jednak nie pójdzie na ten. No. O, da się. Kopiuj tu. Okej. Wybacz, kreskówko, na razie cię muszę wyłączyć, bo jesteś troszkę głośna, ale nic to, nie martw się. Ładna sofa. Tak mniej więcej na środku. Powiedzmy. Trochę krzywo. Telewizor jest na tej, tej. O, dobra. Tu będzie. Tak. Dobra. Poczekaj, poczekaj. Ja tu jeszcze... Stolik kawowy, regał. Najpierw kupimy regał. Czy chcę go tak, czy wolę go tak? Podoba mi się tak, ale czy wtedy nie będzie... Zobaczymy. Najwyżej pozmieniam rzeczy. Dywan! Nie, ten kolor nie. Damy mu wzór. Szkoda, że nie ma z kotami. Nie wierzę, że nie ma z kotami, no. Nie wierzę, że nie ma z kotami. Dobra, dostanie ten żyrafi ciekawy dosyć. Zupełnie się nie odbija na tym. No ale co tam? Że się na podłodze nie odbija od podłogi. Ale jest spoko, podoba mi się.
Chociaż kratka jej się podoba, ale dobra. Ten zrobimy taki sam. Chociaż nie. Może jak zrobimy jakiś po prostu kolor, będzie fajnie to wyglądało. Okej. Tak wstępnie. To jest wisząca półka. Wisząca. Może iść tutaj na razie. No niby stolik możemy mieć przed tym, ale nie musimy. Dobra, damy go jednak tak. Na razie półkę damy tutaj. Podoba mi się ten plan. Mhm. A niech mają nad wejściem. Zegarek. O, może iść tu. I kwiat. Dobra, może przestawię jednak ten regał jakoś troszkę inaczej. O. Czy to nie jest przypadkiem duży kwiatek, który mamy tutaj do kupienia? Może tu trochę przeszkadzać i dusić się. Dałem mu troszkę więcej przestrzeni. No, myślę, że tak będzie miał nie najgorzej. Pokaż, co mi tu mamy. Wazon. O. Wazon! Same wazony. Lubię, jak stoją obok siebie ze dwa wazony. Podoba mi się. Oj. Co to jest? To jest chyba Bessie, tylko w formie chomikowej. Ciężko dostrzec. O! A możemy dać tutaj. Okej. Okay. Muszę się jeszcze nauczyć trafiać w te miejsca tutaj. Nią. Stawiam na 4. Że wyjdą 4. Nią. O! To już zupełnie coś innego jest. To na deserki. Nią, chodź tu, bo tak będziemy biegać. O. No to sobie przyniosłam na 2 ostatnie. Możemy pochować rzeczy do szuflad. Jest chlebek w środku, jest chlebek w środku. Ojejku. Miej tam trochę talerzy wyciągniętych na wierzchu. Pochowamy. To nie jest część zadania, ale... Sprzątanie to sprzątanie, tak? Jak coś, to wygląda na to, że ktoś je porządnie wylizał. Zium. Możesz zamknąć. Okej. Okay. Jeszcze ten na podłodze. Szyb. No i stawiam, że do sprzedania tamten plakat jeszcze. A fajny ten przedsionek, też taki mini salon zrobiony. Do tego mamy nie robić nic, tak? Meeting, okej. Bardzo czysto i schludnie tu ma rzeczywiście. Łoho! Ktokolwiek korzystał z toalety, przynajmniej ją zamknął. Albo otworzył. Ciężko powiedzieć. Okej, pochowajmy ten papier biedny.
Ten może stać tu. Co tu robi klucz? Zabiorę go na dół. A u ciebie jak tam? U ciebie też jest do zrobienia to i owo. O ja! Tu go położę. Ja. Yeah. Chyba tylko pozbierać śmieci. Ale masz bajzel w tym pokoju. Szczoteczka do zębów. Read this note, thanks. Great work. Remember to buy XXXX. Bread, buttermilk. Don't, seriously, don't forget this. Nie, the X. XZ. No dobrze, ale jak nie chcę nic więcej tutaj mieć sprzątane, to co ja się będę narzucać? Ładnie tu ma. To chyba mamy całe zadanie zrobione. Idziemy jeszcze zobaczyć z tyłu domu, bo nie byłam, a to jest... Hańba! Nie zaglądnąć do sąsiada. No, jak ma fajnie wypuszczony ten. Nie pamiętam, jak to się nazywa, ale fajnie wypuszczony. Okej, okay, tutaj ma studio, to nie ruszam jej tego, bo to wiadomo. Ale okej, okay. Kończymy dzisiaj z jednym zadaniem, żeby dać YouTube'owi szansę na przemielenie do 4K troszkę szybciej. Także dzięki za wspólną grę, życzę dobrej nocy i dnia i trzymajcie się ciepło. Yahoo!